Rozmowa dnia. A gościem Sygnału Dnia jest pani poseł Katarzyna Ubrachan z Lewicy. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pani poseł, dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czyli również przedstawiciele sił parlamentarnych będą uczestniczyć, będą mogli się zapoznać, rozumiem, z całym przebiegiem szczytu NATO w Madrycie, również z tymi informacjami, które ze względów oczywistych nie mogą być podawane publicznie. Ale zanim oczywiście te informacje i zanim Rada Bezpieczeństwa Narodowego, no to wiemy to, co wiemy, co zostało upublicznione. Jak państwo oceniają efekty tego szczytu? No, należy je ocenić pozytywnie, zwłaszcza w kwestii rozszerzenia NATO o nowe kraje, Szwecję i Finlandię. To są kraje, które wcześniej nie chciały się na ten krok zdecydować, a jak widzimy, jednak wojna w Ukrainie, agresja rosyjska i określenie też Rosji jako państwa agresora, jako państwa zagrażającego porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu na świecie, bo to też jest jedno z ustaleń szczytu, który odbył się w Madrycie, to wszystko sprawiło zmianę podejścia wielu z nas, ale też tych krajów i też zmianę podejścia co do członkostwa w NATO i trochę może wejdę w bok, ale też członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Mhm. Także widzimy, że ta rzeczywistość na arenie światowej, na arenie też europejskiej zmienia się w sposób, jaki by trudno było nam przewidzieć jeszcze pół roku temu. Wszystkie kraje na świecie włączyły się w wojnę w Ukrainie i w pomoc w Ukrainie. Ku mojemu zaskoczeniu też Australia na przykład. Teraz była wizyta, jest to kraj dosyć mi bliski, więc się orientuję w jego polityce bieżącej. I na przykład australijski premier odwiedził po raz pierwszy w ogóle w historii stosunków australijsko-ukraińskich, odwiedził Kijów. To też taka ciekawostka. I też zadeklarował pomoc dla Ukrainy. No, pierwszy sprzęt z Australii już nawet przypłynął, zdaje się, na Ukrainę. Teraz tak, będzie... Znaczy kolejna pomoc, 100 milionów dolarów. Będzie płynął kolejny. No, Polska jest trzecia, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie w tym względzie. No właśnie, bo też no, wiele rozmawiamy z oczywistych względów na temat bezpieczeństwa. I jak pani patrzy na to, co w tej chwili mówi i pan prezes Jarosław Kaczyński, ale i szef polskiego resortu obrony narodowej. Musimy się umacniać, będziemy bronić Polskę od granicy, bo te wcześniejsze strategie obronne, które były tworzone no, za czasów rządów poprzedników, one zakładały obronę od linii Wisły. No, jak pani patrzy na tę też zmianę, ale też i ten sposób, no jakby to, gdyby pani miała ocenić ten sposób myślenia o obronie kraju, że broni się kraj no, tak naprawdę od połowy. Tak, nie, powiem, że nie znam tej wcześniejszej koncepcji, ale tak jak powiedziałam, agresja Rosji na Ukrainie, no zmieniła wszystko. Zmieniła podejście również moje prywatne, czy też podejście nas jako klubu Lewicy. Wcześniej nie byliśmy przecież zwolennikami zwiększania wydatków na obronę. Teraz zagłosowaliśmy za tym, tak jak praktycznie cały Sejm. Także w dobie globalnego świata, w dobie globalnych zagrożeń, to ta wojna, zagrożenie jest realne i przeprowadzanie jest realne i tak naprawdę w każdym miejscu Polski i przy rakietach dalekiego zasięgu i wiadomo, przy obecnych możliwościach technicznych. Stawianie granicy na Wiśle wydaje się pomysłem dziwnym, przynajmniej archaicznym, ale teraz wiemy, że podejście się zmieniło, że jakby cała Europa też zrozumiała, cały świat rozumie, że tak, Polska jest tym krajem granicznym. Jesteśmy krajem wojennym. Do 2015 roku w Polsce no, obowiązywała taka doktryna, czyli bronimy się od linii Wisły. Znaczy, nie wiem, jak stara jest ta doktryna, Lublin, ale brzmi jak bardzo, na bardzo starą doktrynę. Siedlce, Lublin,
Lublin, Suwałki, z całej tej części Polski wschodniej, północno-wschodniej, południowej, południowo-wschodniej likwidowano jednostki wojskowe i jakby Wisła miała być tym miejscem, gdzie rzeczywiście polskie wojska miały się bronić. Ja pytam o to, bo po drodze była tak, agresja na Gruzję, zresztą no, już symboliczna i historyczna wizyta prezydenta Polski razem z przywódcami innych państw i tam wystąpienie w Tbilisi, zresztą te symboliczne słowa o tym, że to jest etap, a nie cel. Gruzja jest etapem, a nie celem. Później była agresja na Ukrainę. No, jak pani patrzy, skąd to się jednak wzięło, że te wszystkie bardzo niepokojące sygnały, to nawet chyba coś więcej niż sygnały, no nie sprawiły, że w Polsce, sprawiły, że w Polsce likwidowano siły zbrojne. No bo to tak należy na to spojrzeć. Pamiętam 2014 rok i początek wojny w Ukrainie tak naprawdę, który mnie prywatnie zupełnie bardzo wtedy przestraszył. Ja byłam przekonana, że ta wojna pójdzie dalej już wtedy. I miałam poczucie zagrożenia, ale sytuacja jakoś została zatrzymana. Oczywiście ta wojna trwała, ale w innej formie i wszyscy się do niej przyzwyczailiśmy. I jakoś wydawało nam się, że no, poniekąd słusznie, że nasza obecność w Unii Europejskiej i w NATO nas zabezpiecza jako Polskę, jako kraj, że dzięki temu jesteśmy bezpieczni. I to jest prawdą. Tyle tylko, że to niestety nie zabezpiecza świata przed rosyjską agresją i rosyjską postawą, która teraz dopiero została tak naprawdę zdiagnozowana i wszyscy się zderzyliśmy z tą rzeczywistością. Tutaj wspomniany prezydent Lech Kaczyński, faktycznie jego słowa są bardzo znamienne. Wówczas chyba nie sądziliśmy, że będą aż tak bardzo prawdziwe. Wszyscy przyzwyczajeni do tego spokoju, do czasów. Jesteśmy pokoleniem, które nie pamięta, nie doznało wojny. Nawet ta sytuacja z 2014 była dla nas wszystkich odległa i abstrakcyjna. Dopiero wybuchy bomb... zaczęłam od Gruzji, ale mogłabym wymienić jeszcze Czeczenię, ludobójstwo. Tak. Ludobójstwo dokonane na dzieciach. No, rzeczy, które się wcześniej działy niedaleko od naszej granicy. No. Mieliśmy też i w latach 90. Przecież rozpad wojny w Jugosławii, ale to wszystko wydawało nam się daleko. Dopiero gdy bomby spadły tak naprawdę 6 kilometrów od naszej granicy. Myślę, że to nam wszystkim uświadomiło, że tak naprawdę i gdy uchodźcy, osoby uchodźcze z Ukrainy zaczęły masowo przekraczać naszą granicę, że byłam osobiście na granicy i to jest coś, czego myślę, że tego nie można do końca opisać i zrozumieć, jeżeli się tego nie doświadczyło. Tam trzeba być na tej granicy, trzeba było tam być, żeby zobaczyć bezmiar tego cierpienia i tą sytuację. Tutaj moi znajomi też regularnie, na przykład poseł Maciej Kopiec regularnie odwiedza Ukrainę, jeździ z pomocą osobiście, był i we Lwowie, i teraz w Kijowie. I widziałam zdjęcia, widzieliśmy, wszyscy widzimy doniesienia, widzimy zdjęcia, ale nic nie oddaje osobistej wizyty na tych terenach wojennych. No, niestety z tego widoku, też tego zapachu, którego zdjęcia nie oddają, tej rzeczywistości. Zresztą przykład. Dla nas wojna w Czeczenii czy w Gruzji mogłaby się wydawać odległa. Tak samo jak dla Niemców czy Francuzów. Ta wojna w Ukrainie jest odległa. Dla nas ona jest jakby rzeczywistością, bo jest zaraz za naszą granicą, już teraz. I staliśmy się krajem frontowym, zmieniło się nasze postrzeganie tej wojny. Ale no, na szczęście jeszcze przyfrontowym. Jak widziałam właśnie reakcje, bo byli od nas goście na przykład z SPD, z Niemiec. Zawieźliśmy ich, nawet nie, byli też na granicy, ale już sama wizyta w ośrodku dla uchodźców, byli zszokowani, bo tak jak mówiłam, zdjęcia, nawet relacje na żywo, czy w internecie, czy w mediach, to jesteśmy w jakimś sensie przyzwyczajeni do tych wiadomości, które nas torpedują. Jesteśmy przyzwyczajeni do widoków wojny. Trzeba być i zobaczyć, żeby sobie uświadomić, że ten problem jest realny. Myślę, że dużo, u nas byli koledzy z SPD, koleżanki, ale też wiemy, że przecież przywódcy innych państw, czy przedstawiciele innych partii z różnych państw świata
odwiedzają Ukrainę i myślę, że to dobrze, będziemy jeszcze rozmawiać. Ja przypomnę, że gościem Sygnałów Dnia jest pani poseł Katarzyna Uberhan z Lewicy. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Pani poseł, właśnie pani przed chwilą powiedziała, byli nasi koledzy z lewicy, niemieckiej lewicy, widzieli, byli wstrząśnięci, porażeni, bo to jest prawda, co pani mówi. Zdjęcie, film, no nie robi takiego wrażenia. Nie ma tej interakcji pomiędzy tym, który jest ofiarą, a tym, który wysłuchuje tej relacji i ja się w pełni zgadzam. No ale to też jest tak, że ci państwo jadą, no być może w Polsce się wzruszyli, później jadą do Niemiec i mamy taką politykę w rządu federalnego, jednak zdominowanego i kierowanego właśnie przez lewicę, jaką mamy. Mowa jest o tym, że Ukraina musi się poddać, że Ukraina musi uznać część żądań Federacji Rosyjskiej, żądań terytorialnych, być może żądań, które w ogóle zachwieją niepodległością tego państwa, bo to chyba tak należy rozumieć. Niemcy ciągle nie dokonują w swojej polityce takich trwałych korekt, które wskazywałyby na to, że na przykład rzeczywiście podejmują duże inwestycje i chcą się odciąć od środków, od surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej. My słyszymy to, że trzeba, że będą się odcinać, no ale w gruncie rzeczy nic się do tej pory takiego nie wydarzyło. Ja pamiętam swego czasu Litwa, zdaje się, że w pół roku czy w 7 miesięcy zorganizowała sobie gazoport pływający. Mała Litwa. Okazuje się, że od ponad czterech miesięcy trwania wojny duże państwo niemieckie i jeszcze takiego gazoportu nie ma, więc no tak jakby cały czas, mam takie wrażenie, cały czas jednak tam w Berlinie liczono na to, że ta wojna jakoś się uspokoi i później się powróci do relacji z Federacją Rosyjską. Do końca postawa obecnego rządu Niemiec nie jest dla mnie do końca zrozumiała. Ja też rozmawiałam na ten temat z naszymi kolegami parlamentarzystami właśnie z niemieckiego parlamentu i czy oni zwalają dużo, tak naprawdę mówiąc kolokwialnie, obarczają winą biurokrację, że taki mają system, taki mają sposób procedowania prawa, że wszystko zabiera im czas. Czyli jeżeli spojrzymy na liczby bezwzględne, na pomoc, którą Niemcy jednak już udzieliły, to w liczbach nie, jeżeli chodzi o pomoc w przeliczeniu na miliony dolarów, to jak mówiłam, Polska jest trzecim krajem, ale Niemcy są zaraz za nami. Są czwartym krajem, który udzielił wsparcia czy pomocy na już prawie milion dolarów. Także to nie jest tak, że tej pomocy nie ma. Fakt, że te kroki są opieszałe. Fakt, że to wydawałoby się, że jest zbyt mało i zbyt późno, nawet jeżeli chodzi w kwestii sankcji, tak? Wiemy, że Niemcy w którymś momencie były takim hamulcowym. Może to jest też tak, że to, o czym też mówiłam wcześniej, ta odległość od tej granicy z Ukrainą powodowała właśnie taką brak świadomości realności tego problemu albo chęć odsunięcia tej myśli od siebie, albo też, jak mówiła pani redaktor, że przekonanie, że to się w końcu rozwiąże, że Niemcy, że Ukraina z Rosją jednak dojdą do porozumienia, że zostanie zawarty rozejm, tak, na jakiś uzgodnionych warunkach. Ale pani poseł, wiemy, że te rozmowy były prowadzone. To nie jest tak, że dla Niemców Rosja jest jakąś egzotyką niedostępną. Mówię o samym fakcie wojny w Ukrainie, ale tak, wiemy, że polityka prorosyjska była realizowana w Niemczech. Rosyjskie są tak i były przez lata tak bliskie, że w zasadzie to jeden z głównych partnerów Berlina. Może tak być, że, no ale tutaj mówię, wchodzimy w gdybanie i trochę w psychologizowanie, ale może tak być, że Rosja i tak jak i Francja padają obecnie ofiarą swojej wcześniejszej polityki. Niemcy od lat 70. miały taką politykę współpracy z Rosją, takiego cywilizowania tego kraju. Wychodzili z założenia, że jeżeli będzie się z nim współpracować, z nim jak z normalnym partnerem, na normalnych warunkach, to będzie można traktować ten kraj jak każdy inny. I
Może gdyby, gdyby była inna forma rządów, może i gdyby, może gdyby przywódcą, że właśnie co za słowo, mamy przywódcę Rosji, mamy Putina, mamy praktycznie jedno władztwo, gdyby to była demokracja, gdyby tam był realnie wybierany prezydent czy głowa państwa i ta polityka tego kraju była poddawana procedurom demokratycznym i ocenie społeczeństwa, no może wtedy można by Rosję traktować jak każdy inny i każde inne państwo. Okazuje się, że Rosja ze swoim myśleniem no, została gdzieś, cały czas nie zmieniła tego myślenia, wydaje mi się, od XIX wieku. To jest dalej takie myślenie mocarstwowe, to jest dalej, zresztą sam Putin, dla niego on bardzo chciałby wrócić do, podejrzewam, do sytuacji sprzed roku 89. Chciałby... No, o tym zupełnie otwarcie mówi, więc tu nawet nie ma żadnego domniemania, ale zmieńmy temat. Pani poseł, widzi się pani na wspólnej liście opozycji? Wspólna lista opozycji. Powiem szczerze, mamy przykład z Węgier, który nie jest zbyt optymistyczny. Również jeżeli spojrzymy na sondaże, ostatnio też widziałam gdzieś sondaże i jakim poparciem teraz cieszą się partie opozycyjne, które wystartowały na tej wspólnej liście na Węgrzech. I powiem tak, no, zostały one zmarginalizowane. I jeżeli miałabym myśleć o wspólnej liście opozycji, no to przy zmienionej może ordynacji, gdyby to była tak jak przy Senacie, gdy mamy jednomandatowe okręgi, albo gdy w systemie mieszanym, to myślę, że wtedy innej opcji nie ma. Bo do Senatu tak czy inaczej, ostatnio wystartowaliśmy w tak zwanym pakcie senackim i teraz planujemy zrobić to samo. Także oczywiście przygotowujemy się też do samodzielnego startu do Senatu, ale jesteśmy gotowi na rozmowę i myślę, że to jest realne i potrzebne. A w Sejmie przy obecnej ordynacji myślę, że wspólne listy tak, ale niekoniecznie jedna wspólna lista. Nie wydaje mi się, żeby to było najlepszym możliwym rozwiązaniem, czy odnaleźlibyśmy się na liście, już nie chodzi mi o miejsce na tej liście, ale chodzi mi nawet o kwestie programowe. Czy odnaleźlibyśmy się na tej liście razem? No też są, ale czy odnaleźlibyśmy się wszyscy, czy mego posłanki lewicy, na przykład z posłami z PSL-u, których osobiście bardzo lubię, ale prywatnie, ale programowo, no ale jest nam daleko. Czyli PSL oddzielnie z kimś tam. Czy na przykład też z Szymonem Hołownią, czy Lewica mogłaby wystartować z Szymonem Hołownią? A z Platformą Obywatelską byście państwo mogli? To tu jest jakaś... Znaczy jesteśmy otwarci na rozmowy i współpracę. Mhm. Myślę, że jakieś rozmowy, zresztą cały czas spotykamy się w Sejmie w kuluarach czy na sejmowych korytarzach, także mamy te relacje ze sobą. Wspólnie głosujemy nad wieloma projektami, zresztą Lewica głosuje tak jak Koalicja Obywatelska w wielu projektach. No, jeżeli chodzi o kwestie socjalne, to wiadomo, że się różnimy, ale są kwestie dotyczące bezpieczeństwa, praworządności. To są te kwestie, gdzie nam blisko, gdzie głosujemy wspólnie. Ostatnio, jak słyszę wypowiedzi Donalda Tuska, to wręcz mam wrażenie, że zostały przejęte wiele naszych postulatów, jest przejmowanych po trochu. No to panią cieszy czy martwi? To właściwie bardziej mnie to śmieszy. To znaczy, bo to pokazuje z jednej strony słabość Platformy Obywatelskiej. Znaczy się, tam nie było no tego to programu. Chyba też niedobrze. I trzeba nam, bo do tej pory cały program Platformy Obywatelskiej to był antypis. Nagle się okazało, że my tu mamy program i on cieszy się poparciem i zainteresowaniem. No to trzeba zabrać, no bo jak już jest gotowe rozwiązanie, to dlaczego nie? Więc trochę to cieszy, trochę śmieszy. Ale dlaczego mnie śmieszy? Dlatego, że opozycji, który jest śmieszny, to jest taka chyba marna perspektywa. No bo jest, moim zdaniem jest zupełnie w tym niewiarygodne. Przecież
Donald Tusk już mówił o równości małżeńskiej, o związkach partnerskich. Wybrać wybory, jak pani mówi, że lider opozycji ma być i jest śmieszny i niewiarygodny. Znaczy, ja uważam, że na liderów na opozycji jest więcej niż tylko ten jeden. Mówi o równości małżeńskiej, mówi o związkach partnerskich, które już kiedyś zapowiedział, a nie wprowadził. Potem mamy byłego przewodniczącego Platformy Schetynę, który właściwie mówi zupełnie coś innego i mówi, że Platforma Obywatelska nie jest gotowa na te rozwiązania, no właśnie, o których ja to mówi, chciałam panią mówi Donald zapytać. Tusk. Ja może naszym słuchaczom przytoczę te słowo, bo nie każdy może znał ten wywiad, którego udzielił, zdaje się, Interi pan Grzegorz Schetyna. Mówił tak: nie mam poczucia, aby dzisiaj PiS czuło oddech na plecach, aby funkcjonowała alternatywa wobec ich trzeciej kadencji. A to jest inny fragment niż ten, do którego ja się odnosiłam. No ale tutaj ocenia Grzegorz Schetyna kondycję opozycji. No przyzna pani dość bezwzględnie zresztą. Powiem tak. Program pod tytułem Jesteśmy antypisem to zdecydowanie za mało. I taki program do tej pory prezentowała niestety Platforma Obywatelska. A jak pani wysłuchała przewodniczącego Tuska w Radomiu, to jest za mało, by wygrać faktycznie, by wygrać Sejm i wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, która ten program ma. Tak? Dlatego my jako Lewica też postawiliśmy na program. Jeździmy po kraju od minionego czwartku z programem Bezpieczna Rodzina. Mamy tam konkretne rozwiązania antyinflacyjne dla polskich rodzin, które mają pomóc przetrwać tą rosnącą inflację i pomóc zwalczać drożyznę. No i co z tego, że w jednym wywiadzie czy w drugim Donald Tusk powie, że tak, oni też mieszkanie prawem, nie towarem. No może innymi słowami, no bo to pewnie by już i tak bardzo im nie przeszło przez usta, ale praktycznie bierze to z naszego programu. Co z tego, że powie właśnie o równości małżeńskiej? Co z tego, że powie o podwyżkach dla budżetówki, gdzie to tak naprawdę on zamroził te pensje w budżetówce? No kto w to uwierzy? Także jeżeli chodzi o opozycję... No ale pani poseł, ja przyznam szczerze, pani maluje tak czarny obraz tej współpracy pomiędzy Lewicą a Platformą Obywatelską, że... Jest krytyczny. Jest krytyczny. Niewiarygodny. Później pani mówi, kto mu uwierzy, no to państwo powinni od tego Tuska i od tej Platformy trzymać się na kilometr co najmniej. Ale ja tylko przypomnę, że na opozycji mamy jednak jeszcze innych liderów. Mamy Roberta Biedronia, mamy Włodzimierza Czarzastego. I uważa pani, że Donald Tusk mamy się zgodzi kobiety... z Platformą Obywatelską, żeby Robert Biedroń czy Włodzimierz Czarzasty byli liderami wspólnej listy? Powiem tak, Donald Tusk, jeżeli chodzi nawet o samą Platformę, jak sama pani też, mówimy tutaj o Schetynie, czyli Donald Tusk jest jednym z liderów tej formacji. Przewodniczący. Tak, mówi, że będzie przyszłym premierem. Znaczy, że jest przyszłym premierem. Szkoda, bo wbrew temu, co mówił o Rafale Trzaskowskim, że widzi go podajże w roli prezydenta, to ja dokładnie widziałabym to odwrotnie. Jeżeli już, niech premierem będzie młodszy Rafał Trzaskowski, a Donald Tusk na prezydenta ze swoim doświadczeniem. Myślę, że tam z tą swoją trochę bardziej konserwatywnym podejściem do rzeczywistości, które teraz próbuje przypudrować, myślę, że na prezydenta bardziej by się nadawał. Czyli co? Czyli Rafał Trzaskowski byłby lepszym liderem listy, ewentualnej wspólnej listy, bo cały czas mówimy o ewentualnej liście wspólnej Lewicy i Platformy. To byłby człowiek, który byłby dla państwa bardziej do zaakceptowania, łatwiej do zaakceptowania? Czy... Po pierwsze, tak, nie chciałabym przesądzać kwestii jednej wspólnej listy, potencjalnie wiadomo, ale też to, co mówiłam wcześniej. Zresztą lista koalicyjna Lewicy też nie miała jednego lidera, tylko trzech. Był tam Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Miała też swoje liderki. Mamy świetne kobiety jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Marcelina Zawisza. Czy też po stronie frakcji Wiosna bardzo wiele wyrazistych posłanek, jak Anita Kucharska-Dziedzic czy Katarzyna Kotula. Także mamy liderów i mamy liderki. I każda, jak wiemy, do Sejmu przy obecnej ordynacji tych list jest tyle, co okręgów. Czyli nie będzie jednej listy i każda z tych list będzie miała mogłaby mieć swoich solidnych liderów. I ja nie chcę mówić, że w tej chwili, że liderem, jeżeli mówimy o zjednoczonej opozycji,
to Zjednoczona Opozycja nie ma jednego lidera. Tam jest ich po prostu więcej. Nawet gdyby miało, ich jest, tych osób jest wiele, o wiele więcej. I no, byłoby to zakłamywanie w rzeczywistości, gdybyśmy mówili o Donaldzie Tusku jako o liderze całej Zjednoczonej Opozycji. Tak po prostu nie jest. No ale sam Donald Tusk tak siebie lokuje. No ale co... No. Pani redaktor, też bym mogła powiedzieć o sobie, każdy z nas by mógł w tej chwili o sobie powiedzieć, o, jestem liderem Zjednoczonej Opozycji. Ale czy to z nas uczyni lidera tej Zjednoczonej Opozycji? No może, gdyby to powtarzać wystarczającą ilość razy, co robi może Donald Tusk, to może tak by było. Ale chciałam zaznaczyć, po stronie opozycji mamy bardzo wielu, każda z tych partii i każda z tych formacji ma swoich liderów i liderki. Hanna Gill-Piątek u Szymona Hołowni, no, Włodzimierz Kamysz. Tam jakiś konflikt jest, więc być może to już w ogóle będą inne, może, inne ale układy mówimy i oszady. O rzeczywistości, ale dobrze, pani, w tej chwili. Pani poseł, to w takim razie jeszcze zapytam o pewien konkret, który padł w Radomiu. Mhm. Pan przewodniczący Tusk powiedział, że jeżeli no, opozycja wygra wybory, to on dopilnuje tego, nie wiem, czy to osobiście będzie pilnował, czy kto inny będzie pilnował, że pan prezes Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, zostanie wyprowadzony z budynku. No, ciekawe sformułowanie, myślę, że metaforyczne. Nie, chyba nie metaforyczne, dlatego że pan przewodniczący wcześniej, ja już o tym nie wspomniałam, ale może warto uściślić, powiedział, że żeby wyprowadzić pana prezesa z budynku, nie potrzeba zmieniać prawa, nie potrzeba go odwoływać, no po prostu go się wyprowadzić. Czyli no, chyba to są dość proste zdania, więc interpretacja jest jednoznaczna. Chodzi o wyprowadzenie fizyczne. Czy powiem tak, my jako Lewica też głośno i wyraźnie mówiliśmy, że Glapiński musi odejść. Ale też byście państwo też, wyprowadzali. Ale my bardziej oczekiwaliśmy, po pierwsze to było nasze żądanie jeszcze przed wyborem go na kolejną kadencję. Oczekiwaliśmy, że nie zostanie ponownie wybrany. No, został ponownie wybrany. Oczekiwalibyśmy, że w sytuacji, kiedy nie radzi sobie jednak z inflacją, gdzie wszystkie działania, które zostały podjęte, są spóźnione i tak naprawdę już nie ratują sytuacji. Mamy ponad 15% inflacji, raty kredytów przerastają możliwości ludzi, spadła zdolność kredytowa. Za chwilę pewnie zaobserwujemy w ogóle spadek spłacania tych kredytów. No, będzie nam, grozi nam kryzys kolejny, podobny do tego kryzysu z czasów frankowiczów. I w sytuacji, w której prezes NBP nie radzi sobie z taką sytuacją, oczekiwalibyśmy jego rezygnacji, jego odejścia. To jest, no, i albo facet, bierzesz się do roboty i robisz z tym porządek, a jak nie potrafisz, to ustąp ze stanowiska i daj miejsce komuś, kto sobie poradzi. To jest właściwe stanowisko, właściwe podejście i to jest możliwe w warunkach państwa prawa. Jeżeli prezes rezygnowałby ze swojej funkcji, bo stwierdziłby, że się jednak do tego nie nadaje, że jednak sobie nie radzi. O to wyprowadzanie. A to tak naprawdę trzeba by się Donalda Tuska zapytać, jak on sobie konkretnie wyobraża. Pani przed chwilą sama ze mną rozmawiała przez kilka minut o ewentualnym wspólnym starcie. Wspólny start zakłada, rozumiem, utworzenie wspólnego rządu. No więc panią również o to pytam, no bo państwo również będziecie musieli wyprowadzać. No sam Donald Tusk nie wyprowadzi. Czy zawnioskowalibyśmy za odwołaniem, ale no nie wyprowadzaniem, poproszę, i czy za rezygnacją, za podaniem się do dymisji prezesa Glapińskiego, ponieważ jeżeli chodzi o prognozy dotyczące inflacji, wiem, że państwo mówicie o tym, że ona zacznie spadać, to zresztą chyba mówił dzisiaj mój przedmówca, ale na ten moment nic nie zanosi się na spadek inflacji, lecz na jej wzrost. Jeżeli do końca roku inflacja wzrośnie do 20%, jeżeli do końca roku spadnie możliwość właśnie spłaty kredytów, siła nabywcza Polaków już się zmniejszyła. W takiej sytuacji drożyzny, trudnej sytuacji gospodarczej, jasne, prezes Glapiński, my mówiliśmy co najmniej chyba bardzo pół roku. Gospodarczo, ale jak pani patrzy, no bo to jest, ja mam wrażenie, że to jest jednak bardzo nieuczciwe, jeżeli mówi się o inflacji i nie mówi się o wojnie. Znaczy bez względu na to, co jakby pani, jak pani ocenia pracę pana
prezesa, czy w ogóle Narodowego Banku Polskiego, to jak sama pani powiedziała, pani nawet użyła określenia kraj frontowy. My krajem frontowym nie jesteśmy, jesteśmy krajem przyfrontowym. Ale to ma swoje konkretne, konkretne konsekwencje, bardzo konkretne konsekwencje. I jak pani spojrzy na inne kraje, które są krajami, no też przyfrontowymi albo prawie przyfrontowymi, no to zobaczy pani, że tam jest dokładnie ta sama tendencja. No, no jest to związane z tym, że chociażby nasza waluta słabnie, bo rynki boją się, że to, o czym co chwilę mówi Federacja Rosyjska, o czym my też jakoś mówimy, bo musimy o tym mówić, bo to jest realny problem, że na przykład ten konflikt się rozleje. No, no to nie umacnia gospodarki, a nikt dziś nie przekona świata do tego, że wojna się za chwilę skończy. Przy czym tendencja, jeżeli chodzi o wzrost inflacji, niestety była już przed wojną w Ukrainie i przed wojną w Ukrainie sama osobiście mówiłam, że należy podnieść stopy procentowe. Wtedy już trzeba było to zrobić, gdy już było widmo rosnącej inflacji, gdy... Ale gdy podniesienie, nawet wtedy niewielkie podniesienie stóp procentowych miałoby szansę zahamować inflację. Ale zostało to zrobione pani dużo poseł, za późno i o dużo za wysoką to spowodowane? Kwotę. To ja i cały czas mówi żeby to prezes było Glapiński jasne. Mówił, że przecież jest świetnie i podwyżek nie będzie, bierzcie pani kredyty. Poseł, kryzys energetyczny, jak pani dobrze pamięta, rozpoczął się już na dobre w sierpniu 2021 roku. No przecież on nie ma źródeł polskich. No na litość boską. No nie ma. No więc co, czy rozumie pani, że chociażby opróżnianie magazynów gazu przez Federację Rosyjską na terenie państwa niemieckiego, a niestety Niemcy pozwolili na to, żeby Federacja Rosyjska dysponowała tam kluczowymi tego typu obiektami, no wywołało panikę i wzrost cen gazu. No w jaki sposób, czy ma pani w ogóle pomysł na to, żeby zatrzymać wzrost cen gazu na świecie? Wzrost cen paliw to faktycznie jest jedna z podstawowych rzeczy, która doprowadziła do wzrostu inflacji, doprowadziła do niej jeszcze przed wojną no w Ukrainie. Tak, bo wtedy apelowaliśmy o działania, zresztą mieliśmy też projekty, gotowe rozwiązania, co zrobić nam, żeby na przykład obniżyć ceny paliw. Potem rząd się nawet przysłuchał i to wprowadził, bo mówiliśmy dużo wcześniej, niż zrobił to rząd, o obniżce na przykład VAT-u na paliwo, to pomogło na chwilę, ale faktycznie teraz no mówimy o obniżce marży. Zresztą tutaj przedstawiciele naszego klubu byli na rozmowach z szefostwem Orlenu i okazało się, że jest przestrzeń do obniżki, jest przestrzeń do obniżenia tej marży, a obniżka cen na stacjach Orlenu spowoduje również obniżkę ją u innych dostawców paliw, które de facto właśnie w Orlenie się w dużej części w nie zaopatrują, ale pytała pani, co zrobić. No rozwiązanie, o tym rozwiązaniu też mówimy jako Lewica tak od dawna. Przepraszam, jednym zdaniem, na zegar. Odejście od paliw kopalnych, również odejście od gazu na rzecz odnawialnych źródeł energii, na rzecz farm wiatrowych, energetyki wiatrowej i solarnej. Energetyka wiatrowa została przecież zlikwidowana. Jakbyśmy się ogrzewali, czy gdyby pani mogła powiedzieć? Teraz już coraz więcej osób decyduje się na pompy ciepła. Nie wiem, czy wie pani, o 50% ja rozumiem, wzrosła. Ale tak, to prawda, ale trzeba mieć prąd. Trzeba mieć prąd, pani poseł, żeby pompa ciepła działała. To nie trzeba jest perpetuum mobile. Trzeba mieć prąd. No właśnie. I ten prąd... energetyka wiatrowa. Na rozwój energetyki wiatrowej pani, mamy również bardzo dużo sezon... środków w KPO. No nie, no świetnie, mamy środki, tylko że wiatru możemy nie mieć. No i co wtedy? No to są... No był taki sezon właśnie. Jesteśmy za takim sezonem. O nie. Mówimy o sezonie, mówimy o elektrowniach wiatrowych na morzu, a tam naprawdę większość czasu wieje, więc tutaj rozwój energetyki wiatrowej na morzu. Większość czasu, ale przypominam, że Szwedzi no na przykład właśnie większość czasu to nie wiało. A tam na przykład z elektrowni wodnych pozyskuje się energię z elektrowni wodnych. No i też z polskich elektrowni węglowych, właśnie, ale to już jest kraje inna sprawa. Pani poseł, mają niestety, pani poseł inflację. Katarzyna Uberhan z Lewicy była gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, do widzenia. Była to rozmowa dnia.
Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.